W jednym z wcześniejszych filmów mówiłem o zmianach, jakie w zakresie niegodności dziedziczenia wprowadziła nowelizacja obowiązująca od listopada 2023 roku. Dzisiaj o kolejnej zmianie, która weszła w życie z tą datą, a która dotyczy kwestii dziedziczenia przez osoby małoletnie. Bartłomiej Żukowski, radca prawny. Zapraszam na kolejny film z cyklu o prawie bez krawata, w którym chciałbym Wam powiedzieć, jak wyglądają zmiany w postępowaniu spadkowym dotyczące dziedziczenia przez osoby małoletnie, a konkretnie możliwości odrzucenia spadku przez te osoby. Jak wiemy, w skład spadku nie zawsze wchodzą rzeczy mogące być uznane za majątek, a więc nie zawsze to dziedziczenie wiąże się z przysporzeniem majątkowym. Może wiązać się też z problemami w zakresie unikania długów, sporządzania inwentarza po spadku itd., itd. W praktyce zdarza się, że osoby, które byłyby powołane do dziedziczenia, a więc na przykład dzieci osoby zmarłej, nie są zainteresowane dziedziczeniem, ponieważ tenże zmarły prowadził gospodarkę finansową, nazwijmy to, niejasną, niepewną, skutkującą długami, nie chcą one wchodzić, mówiąc kolokwialnie, w buty spadkodawcy i odrzucają spadek. Odrzucając spadek, są traktowane tak, jakby nie dożyły otwarcia spadku. Dla nich problem się kończy. Ale co dla innych osób? Odrzucenie spadku przez jednych spadkobierców powoduje bowiem automatyczne powołanie do spadku kolejnych osób w tak zwanej drabince dziedziczenia. A więc jeżeli dorosłe dzieci spadkodawcy odrzucą spadek, ale same mają już dzieci, to ich dzieci będą dziedziczyły w ich miejsce. Do listopada 2023 roku wyglądało to w ten sposób, że rodzice odrzucali spadek, a z kolei ich dzieci pojawiały się w ich miejsce. I teraz, żeby z kolei dziecko mogło odrzucić taki spadek, no to już nie jest taka prosta sprawa. Dziecko, które jest nieletnie, nie może tego zrobić samodzielnie. Orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazywało, że odrzucenie spadku przez małoletniego jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem tego dziecka. W konsekwencji rodzice musieli uzyskać zgodę sądu opiekuńczego, rodzinnego i opiekuńczego, aby takie oświadczenie złożyć. Z czym to się wiązało? Wiązało się to z tym, że rodzice najpierw odrzucali spadek w swoim imieniu, następnie, dopiero po odrzuceniu przez siebie, mogli złożyć wniosek do sądu rodzinnego o to, aby sąd wyraził zgodę na odrzucenie spadku przez ich dziecko i dopiero składając takie oświadczenie w imieniu dziecka, wykluczali je ze spadkobrania. Jak widzicie, procedura wcale nie najprostsza, nie najprzyjemniejsza i w praktyce naprawdę powodująca wiele problemów i wątpliwości. Ustawodawca, zdaje się, dostrzegł te problemy i wprowadził ułatwienia w tym zakresie. Ułatwienie polega na tym, że jeżeli oświadczenie o odrzuceniu spadku przez małoletniego ma być złożone w takiej sytuacji, że spadek ten odrzucił ktoś wcześniej przed nim, czyli jego rodzic, mówiąc kolokwialnie, oczywiście nie zawsze, ale przepis mówi dokładnie, że jeżeli powołanie do spadku małoletniego wynika z uprzedniego odrzucenia spadku przez jego wstępnych, więc przez rodziców, wówczas taka czynność nie będzie wymagała odrębnej zgody sądu rodzinnego, czyli będą mogli to zrobić jego rodzice, ale jest to obwarowane dodatkowymi przesłankami. Po pierwsze, o czym była mowa przed chwilą, takie powołanie musi wynikać z tego, że rodzic małoletniego sam odrzucił wcześniej spadek. Po drugie, oświadczenie takie za małoletniego będzie mogła złożyć osoba, której przysługuje wobec tego małoletniego władza rodzicielska. Co więcej, nie będzie tego mógł zrobić sam jeden rodzic, ponieważ do złożenia takiego oświadczenia będzie wymagana bądź zgoda drugiego rodzica, czyli drugiej osoby, której przysługuje władza rodzicielska wobec tego małoletniego, albo jeżeli czynność taka została złożona, dokonana wspólnie przez obojga rodziców. A więc interesy małoletniego wydają się tu być zabezpieczone, ponieważ odrzucenie spadku za niego będzie mogła dokonać tylko osoba, która ma wobec niego władzę rodzicielską, za zgodą drugiej osoby, drugiego rodzica lub złożona wspólnie i dodatkowo ustawodawca obwarował złożenie oświadczeń w tym zakresie odpowiedzialnością karną. A więc jeżeli rodzic zdecydowałby się na złożenie takiego oświadczenia,
że drugi rodzic to akceptuje, nie porozumiewając się z nim wcześniej, więc złożyłby oświadczenie fałszywe, podlega odpowiedzialności karnej. A więc sami widzicie, jest to uproszczenie. W relacjach zwykłych, normalnych, mało skomplikowanych faktycznie nie trzeba będzie już zwracać się do sądu rodzinnego z odrębnym wnioskiem i prowadzić odrębnych postępowań, aby uzyskać zgodę na odrzucenie spadku przez małoletniego w sytuacji, w której do takiego odrzucenia chcielibyśmy doprowadzić. Kolejna rzecz. Jeżeli jednak takie oświadczenie byłoby konieczne, przepraszam, jeżeli oświadczenie takie wymagałoby zgody jednak sądu na zgodę, ponieważ na przykład drugi z rodziców nie zgadza się na to, aby odrzucić ten spadek, albo nie można nawiązać z nim kontaktu, no i nie można spełnić tych przesłanek, żeby prosto rodzice odrzucili ten spadek i jednak będzie konieczne wydanie zgody przez sąd, to tu również ustawodawca wprowadził uproszczenie polegające na tym, że zgodę taką będzie wydawał sąd spadku, czyli sąd, przed którym toczy się postępowanie spadkowe, a już nie sąd rodzinny. Bo dzisiaj mieliśmy sytuację taką, do listopada 2023, że toczyło się postępowanie spadkowe przed sądem spadku, w toku tego postępowania okazało się, że powołanym do dziedziczenia byłby małoletni, rodzice tego małoletniego chcieli odrzucić spadek, musieli wszczynać odrębne postępowanie przed sądem rodzinnym, sąd spadkowy zawieszał postępowanie spadkowe, wydawano orzeczenie w sądzie rodzinnym, orzeczenie sądu rodzinnego wracało do sądu spadkowego, sąd spadkowy podejmował postępowanie i orzekał dalej. Dzisiaj wszystko będzie się to toczyło przed jednym sądem, sąd spadku będzie upoważniony do tego, aby ocenić, czy są przesłanki i wyrazić zgodę na takie odrzucenie przez małoletniego. Kolejna ważna rzecz, termin. Na odrzucenie spadku jest przewidziany termin 6 miesięcy. I ten termin do listopada 2023 roku był po prostu terminem 6-miesięcznym. Od momentu dowiedzenia się o swoim powołaniu do spadku. Czyli w momencie, kiedy rodzice małoletniego odrzucili spadek, od tego momentu małoletni miał 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, który w praktyce musieli złożyć jego rodzice. Po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego. Jak widzicie, czas leci dosyć szybko, a procedury trzeba wszcząć odrębne. I zdarzało się tak, że w sposób niezawiniony przez rodziców czasami ten termin 6-miesięczny nie był dotrzymywany, ponieważ zanim wszczęto postępowanie, zanim uzyskano zgodę sądu, zanim wyznaczono rozprawę, ten termin 6-miesięczny czasami, mówiąc kolokwialnie, uciekał. W praktyce sądy różnie podchodziły do tego, jak upływ tego terminu wpływał na to, jakich czynności dokonano i tak dalej. Od listopada 2023 roku tego problemu nie będzie, ponieważ ustawodawca przewidział wprost, że do zachowania terminu 6-miesięcznego wystarczające jest złożenie przed upływem tego terminu wniosku do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku albo wszczęcie takiego postępowania, które by zmierzało do, albo złożenie wniosku o odrzuceniu spadku przez małoletniego. Od listopada 2023 roku do zachowania terminu 6 miesięcy wystarczy, aby przed jego upływem rodzice małoletniego bądź złożyli oświadczenie o odrzuceniu tego spadku, albo zainicjowali postępowanie o wyrażenie przez sąd zgody. I w praktyce już termin do odrzucenia spadku, do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku ulega zawieszeniu, czyli już nie ma tego stresu, nie ma tych nerwów, że a czy sąd zdąży wydać postanowienie, czy to postanowienie się uprawomocni przed upływem 6 miesięcy. Ważne, żeby takie postępowanie w tym terminie zainicjować i będzie to wystarczające do zachowania terminu. Ta z pozoru niewielka zmiana naprawdę będzie miała dosyć poważne konsekwencje, pozytywne dla stabilizacji prawnej, dla oceny skutków prawnych małoletnich, którzy no, siłą rzeczy zdani są na działania swoich rodziców, które mogą podlegać w czasie z kolei ze względów niezależnych od tych rodziców, bo na przykład na skutek terminów, jakie wyznacza sąd, konieczności zgromadzenia dokumentacji i tak dalej. A więc jak widzicie, kwestia dziedziczenia przez małoletnich została także w listopadzie 2023 roku uregulowana, wydaje się, że na plus. Wydaje się, że w interesie tychże małoletnich i wydaje się, że tą zmianę należy ocenić także pozytywnie. Warto o niej pamiętać, ponieważ proszę mi uwierzyć, nie są to wcale sytuacje oderwane czy jednostkowe, kiedy istnieje potrzeba odrzucenia spadku przez małoletnich. Umożliwienie zrobienia tego bez odrębnego postępowania przed sądem rodzinnym, umożliwienie tego bez wszczynania odrębnych w ogóle postępowań albo
pozwolenie sądowi spadku na ocenę tego, czy takie odrzucenie może zaistnieć, jeżeli faktycznie będzie konieczne, naprawdę usprawni te postępowania, przyspieszy je i spowoduje, że sytuacja prawna tychże małoletnich będzie naprawdę o wiele bardziej korzystna. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli materiał uważacie za przydatny, zapraszam jak najbardziej do jego udostępniania, polubiania, do subskrybowania kanału, oglądania innych filmów na tym kanale i do dzielenia się swoimi wrażeniami w komentarzach. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia już niebawem.